Witam was wszystkich serdecznie. Jutro piątek 15 tygodnia zwykłego. Do modlitwy słowem proponuję pierwsze czytanie z liturgii tego dnia, z Księgi Izajasza, rozdział 38, wersety 1 do 6, 21 do 22 i 7 do 8. Izajasz, rozdział 38, wersety 1 do 6, 21, 22 i 7 do 8. Duchu Święty, prowadź nas, oświecaj, Maryjo, bądź z nami. Umacniaj naszą swoim stawiennictwem, naszą modlitwę, nasze spotkanie ze Słowem Pana. Z księgi proroka Izajasza. W owych dniach Ezechiasz zachorował śmiertelnie. Prorok Izajasz, syn Amosa, przyszedł do niego i rzekł mu: tak mówi Pan, rozporządź domem twoim, bo umrzesz, nie będziesz żył. Wtedy Ezechiasz odwrócił się do ściany i modlił się do Pana, a mówił tak: ach, Panie, pamiętaj o tym, proszę, że postępowałem wobec ciebie wiernie i ze szczerym sercem, że czyniłem to, co jest dobre w twoich oczach. I płakał Ezechiasz bardzo rzewnie. Wówczas Pan skierował do Izajasza słowo tej treści: idź i powiedz Ezechiaszowi, to mówi Pan, Bóg Dawida, twego praojca. Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Oto uzdrowię cię. Trzeciego dnia pójdziesz do domu pańskiego. Oto dodam do dni twego życia 15 lat. Wybawię ciebie i to miasto z ręki króla asyryjskiego i roztoczę opiekę nad tym miastem. Powiedział też Izajasz: weźcie placek fichowy i przyłóżcie do wrzodu, a król będzie zdrowy. Ezechiasz zaś rzekł: jaki będzie znak tego, że wejdę do domu pańskiego? Odpowiedział Izajasz: ten ci będzie znak od Pana, że spełni on to, co powiedział. Oto ja cofnę cień wskazówki zegara o 10 stopni, po których słońce już zeszło na słonecznym zegarze Achaza. I cofnęło się słońce o 10 stopni, po których już zeszło. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Do przemodlenia, moi kochani. Słyszeliśmy, do króla Ezechiasza przychodzi prorok Izajasz. Przynosi chiobowe wieści, złe wieści. Wzywa króla w imieniu Pana Boga do tego, by poukładał swoje życie i był gotowy do jego zakończenia, do śmierci. Król, przyparty niejako do muru wieścią o stanie zdrowia i zbliżającej się śmierci, ucieka się do modlitwy. W niej przekonuje Pana Boga, że dobro, które czynił, że jego życiowa postawa wobec Boga zasługuje, aby był uzdrowiony i zachowany przy życiu. Do swojej modlitwy dodaje też rzewne łzy. Modlitwa króla zostaje wysłuchana, król uzdrowiony zyskuje 15 lat życia i zapewnienie, że nie tylko on otrzyma łaskę, ale też i miasto, które zostanie uwolnione spod władzy króla asyryjskiego i otoczone Bożą opieką. Chcę pytać na modlitwie, jak ja reaguję na chiobowe, trudne, niepomyślne
wieści, które do mnie docierają. Czy przyparty do muru, postawiony pod ścianą, podnoszę ręce na znak poddania się, załamuję, rozklejam, czy też podnoszę ręce do modlitwy i rozpoczynam zdecydowany szturm do nieba. Ufam, że Pan może mnie ocalić, odwrócić niepomyślną sytuację, a może w to ocalenie nie wierzę, nie wierzę w zmianę trudnego położenia. Czy w mojej modlitwie o Bożą pomoc, wsparcie, ocalenie mam powody, aby odwołać się do życia, przypomnieć Panu Bogu, że o Nim pamiętam, respektuję Jego przykazania, staram się żyć po Bożemu, a tym samym zasługuję na Jego interwencję i pomoc. Czy tak jak liczę na Bożą pomoc, to Pan Bóg może liczyć na moją pomoc, moje wsparcie, czyli moje codzienne świadectwo, moje zaangażowanie w Boże sprawy? Czy jeżeli jestem przekazicielem trudnych wieści dla innych, to czynię to z największą delikatnością. Informuję ich, ale nie zabijam. Czy modlę się za tych, którzy przeżywają trudne chwile? Na ile to jest możliwe, staram się im pomóc fizycznie. Czy nie zostawiam ich samych w trudnym położeniu? Czy potrafię przekazać i radosne wieści, ale też i te trudne, niemiłe dla adresata? To moje propozycje do modlitwy słowem na jutrzejszy piątek. Wszystkich Was z całego serca pozdrawiam, szczególnie tych, którzy odpoczywają, aby uczynili to we właściwy sposób, nabrali sił i w sercu, i tych zewnętrznych, i wrócili później do swoich obowiązków. Z serca błogosławię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Wam Boże.